Z Finansowego Życia Wzięte. Porady Zbigniewa Karasia sponsoruje firma US Financial. Telefon 847-636-5500. Witam w kolejnym odcinku z Finansowego Życia Wzięte. A było troszeczkę szumu o tym, potem to przycichło i jakoś w tej chwili nikt nie za bardzo pamięta. Jest nowa, nowa ustawa, która... Wymaga y, specyficznej rejestracji od, od wszystkich nowych biznesów i od wszystkich starych biznesów. Ja może rozpocznę od y, konsekwencji, jeżeli się nie będzie przestrzegało tego. Konsekwencje są m, brzydkie, dlatego że y, civil penalty, czyli kara pieniężna y, do 500 dolarów za każdy dzień spóźnienia w, w, w tej rejestracji, w wypełnieniu tych dokumentów. Do maksymalnej sumy 10 tysięcy, i w niektórych przypadkach nawet kara więzienia do dwóch lat więzienia za, za podanie jakichś nieprawdziwych informacji albo, albo próba oszustwa w tym. O co w tym wszystkim chodzi? A proszę Państwa, jest w 2021 roku. Taka ustawa Corporate Transparency Act, CTA, i praktycznie rzecz biorąc, start tej ustawy jest 1 stycznia tego roku. W czym jest rzecz? Wszystkie korporacje, wszystkie organizacje, które są zarejestrowane w stanie czyli, czyli LLC, S-korporacje w niektórych stanach partnerships, ludzie, którzy mają, mają rental properties, które są pod parasolem LLC, właśnie te wszystkie firmy muszą zrobić tą rejestrację. To jest rejestracja, robi się to raz w życiu i potem już nie trzeba odnawiać. Jedynie jeżeli zachodzą, zachodzą jakieś zmiany organizacyjne, wtedy trzeba wprowadzać zmiany. Ale w czym, na czym to wszystko polega? Trzeba podać informacje. Znaczy, wypełnia się to, to wszystko online. Wchodzi się na, na Department of the Treasury Financial Crimes Network, FinCEN. Department of Treasury Financial Crime Enforcement Network. I tam wypełnia się informacje na temat tak zwanego Beneficial Owner Information, BOE Report. Kto to jest beneficial owner? Beneficial owners to są ludzie, którzy mają co najmniej 25% udziału w danej, w danej biznesie, w danej firmie. I powiedzmy, jeżeli jest to jeden właściciel, to jest jeden, jeżeli jest więcej właścicieli, to, to z każdego właściciela musimy uwzględnić w tym, w tym raporcie. Kolejna rzecz, druga grupa jakby, to są campaign applicant information, czyli wszyscy, którzy byli, jeżeli została założona korporacja. Na przykład poszliśmy do jakiegoś biura adwokackiego, żeby założyć korporację i przyjął nas pan adwokat, zlecił to swojemu tam, powiedzmy, pracownikowi żeby wypełnił wszystkie dokumenty. My musimy w tym raporcie wypełnić również wszystkie dokumenty na temat tego pracownika, który wypełniał i superwizora tego, tego który to wypełniał. Jeżeli braliśmy kredyt na przykład na rozpoczęcie działalności, również możemy, musimy o tym, o tym powiedzieć. Także wszystko, co było, powiedzmy, złożone przy, przy zakładaniu tej korporacji, musi być w tym raporcie, raporcie pokazane. I teraz co pokazujemy, jakie, 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 jakie firmy są, są, podlegają pod temu. Czyli powiedzmy, zacznijmy od zwykłych, tak zwanych sole proprietor. Ci nie muszą. To są malutkie biznesy, które praktycznie nie niekoniecznie malutkie, ale nie są nigdzie zarejestrowane, bo każdy może sobie rozpocząć biznes bez rejestracji w stanie nawet. I może rozliczać się jako biznes. Także te firmy nie muszą się rejestrować, ale na przykład y, y, tak zwane single member LLC, które rozliczają się, mogą się rozliczać podobnie jak sole proprietor, ale ponieważ już są zarejestrowane w stanie, y, to muszą się, muszą y, właśnie, podlegają pod tą ustawę. Rental property, jeżeli ktoś kupuje rental property i y, umieszcza to w LLC, w Limited Li Liability Corporation to również ma obowiązek tej rejestracji General Partnership nie we wszystkich stanach w tych stanach gdzie są wymagane rejestracje tam tam w tych stanach muszą się muszą podlegać tej ustawie a Business Trust zagraniczne korporacje także także te wszystkie rzeczy jeżeli ktoś nie jest pewien powinien się spotkać ze swoim Enterycym akantantem, który mu to prowadzi, i ten powinien być w stanie ocenić, czy musi, czy podlega tej ustawie, czy nie. Firmy, które mają większe firmy, które mają więcej jak 20 pracowników, albo jeżeli mają więcej jak 5 milionów rocznego dochodu. Te nie podlegają tej, tej ustawie, dlatego że one są związane innymi, różnymi wymaganiami legalnymi, także nie podlegają pod, pod tym. Oczywiście fizyczna prezencja w Stanach Zjednoczonych, czyli muszą być lokalizowane tutaj w Stanach Zjednoczonych. A teraz, jeżeli mamy na przykład firmę i jest właściciel, ten tak zwany beneficial owner, ale Firmę prowadzi menadżer, ktoś inny. Również ten, 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 ten musimy zrobić raport. O tej osobie, która, która prowadzi ten, 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 tą firmę. Jeżeli to jest, powiedzmy, troszkę większa firma i mamy, powiedzmy, firmę, kogoś, kto zajmuje się finansami, kogoś, kto zajmuje się jakimiś innymi ważnymi rzeczami, również ten raport musi być zrobiony na, 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 te, na te osoby. Także to się nazywa każdy, kto ma tak zwany substantial control, czyli ma, ma wpływ na, na działalność firmy, powiedzmy, ten podlegają pod, pod, pod ten, ten report. Także, no cóż, można by rozgryzać to, to w nieskończoność, niemniej jednak jest bardzo ważne, żeby te firmy wszystkie, które istniały już przed 1 stycznia 2024 roku, mają czas, żeby wypełnić, żeby zrobić tą rejestrację do końca tego roku, do 31 grudnia. Firmy wszystkie, które są założone w tym roku już od, od, po, po 1 stycznia mają tylko 90 dni na zrobienie tego raportu. Także jeżeli ktoś założył korporację 1 stycznia, już jest w plecy parę tysięcy dolarów kary. Także, także warto, warto o tym pamiętać, bo to nie są to nie są żarty. Jest to, jest to prawo. Federalne i, 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 i powiedzmy, ci, co się kwalifikują, podlegają pod to. Przypominam jeszcze, za każdy dzień spóźnienia jest 500 dolarów, maksymalnie 10 tysięcy i kara więzienia do dwóch lat, jeżeli ktoś tam przy okazji zrobi jakieś, jakieś przekręty. Także, jeżeli ktoś potrzebuje więcej szczegółów, zawsze może się zwrócić do nas, do US Financial. My posiadamy cały opis tej ustawy i wszystkie te cechy kwalifikacyjne. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us.